Yo ludziska, no jestem z powrotem. To jak widzicie, zrobiłem sobie jedno pięterko, które potem wykorzystam zapewne na tamtą maszynę, bo tutaj będę chciał to wszystko podłączyć. Nie wiem, trochę się jakby tak przeprowadzam, no ale cóż. Jeżeli już tutaj mam, powiedzmy, moje pierwsze źródło energii, czyli tą lawę, to chyba wszystko będzie fajnie, jeżeli tutaj podłączę. Tutaj jak już, o, pokazywałem, zrobiłem dodatkowe beczułki, bo tam sporo żelaza mi wyszło z tamtego. Mogłem zrobić dwie kolejne i plus jeszcze taką, którą wykorzystam właśnie na wodę. Zobaczcie, zrobicie stałe źródło wody, zrobicie te transfer node, te niebieskie, tak? Bo te niebieskie są na ciecze, no i wtedy tutaj macie praktycznie nieskończoną ilość wody. Jak tutaj widzicie, 256 wiaderek, które się bardzo szybko zapełniają. A teraz będę chciał wykorzystać jeden z tych pierwszych lava drum, tych beczek, żeby zrobić tutaj po prostu powiedzmy farmę obsydianu, czy jakby to nazwać. I tutaj mam właśnie już do tego potrzebne ity, a mianowicie stone barrel. Ja tu właśnie jeszcze wam przypomnę, jak się ją tutaj craftuje. Barrel, może było prędzej jeszcze napisać. O, dobra, jest. O tak, o. Tu stone, a tutaj upytka ze stone, co nie? No i tak. Teraz pokażę wam, jak to się robi. Weźmiecie znowu, tylko gdyby nie te lagi, sobie oto taką... Czekajcie. W sumie nie wiem, czemu ja to tam podłączyłem, poczekajcie. W sumie to chyba też... Moim zdaniem może iść też tutaj. Tak mi się wydaje. No idzie, zobaczcie. Jest lawa w środku. Także nice. Tylko czemu to idzie do tej strony? Nie. Nie chcę, żeby to szło do ziemi, to jednak nie. Jednak wezmę to, podłączę wyżej. Bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bo tutaj będę chciał mieć, no jak wspomniałem, farmę obsydianu, taką małą. Obsydianek na razie nie jest mi tak za bardzo potrzebny, ale do jakichś narzędzi na pewno on mi się tu przyda. No i teraz tak, gdzie my to umieścimy? Może ja tu zrobię tak. Na to postawię to, a wtedy na to postawimy to. I teraz... Chcę, żebym tak łatwo jakoś się tutaj dostał. O. Zrobimy po prostu dojście. O, o, i tu powinno już tam zaraz się pojawić nam lawa. Tak mi się wydaje. Czekajcie, tylko nie tak. Jednak to nie tak miało iść. To miało iść tędy. Tędy to miało iść, bo tutaj z kolei będzie mi potrzebna woda. Ale nie... Czemu to tu postawiło? Czemu to mi tu postawiło? Teraz wiadro wody. No i teraz powinno mi tutaj zaraz pobierać tylko. Wiecie co? Zobaczymy. Tylko jeszcze nie w tą stronę, tą beczkę postawiłem. Idzie to czy nie idzie? Natomiast znowu fail jakiś. Nie, no jest obsydian. Ale... Czemu nie idzie lawa? Aha, dobra. Zapomniałem, że tu... Nie, no. Teraz? Czemu nie idzie do tego lawa? Oh, zawsze coś. Jak ja to kocham. No przed chwilą tutaj szła lawa. Czyżby ta beczka została zalana? Nie, no jest niby. Coś się w niej dzieje? Nie! Jak ja to teraz wykopię? Jak ja to teraz wykopię? Mam nadzieję, że to wykopię.
Szybko, szybko, szybko. Obsydianowa? W sumie to jest obsydianowa. Wow, nawet otrzymałem ten obsydian. No, dobra, teraz leci. Teraz będzie leciało, nice. Ale nie. E? Czemu to psysa? Czekajcie, coś tutaj źle zrobiłem. Tak. Ale nob jestem. To ma iść tak. To ma iść tak, dobra. I tutaj pierwszy obsydian, widzicie, leci. Drugi leci. Jeny. Damy to dwa. O. No i obsydian leci, w końcu. W końcu jest mała farma obsydianu, ej. 7 obsydianu, no i to będzie tak leciało powoli. Jak tu widzicie, farma jest mała. W sumie pomyślę sobie, żeby zrobić może też taką większą, o ile będzie mi potrzebny tyle obsa. Na razie jest 9, tutaj nieskończone źródło tej wody, ale szczerze, to mi ta woda tutaj nie będzie potrzebna. Raczej nie będzie potrzebna. Bo, czekajcie, skraftuję sobie trochę tych beczek. Ja będę chciał zrobić coś innego. Tak o. A mianowicie, jeszcze zobaczymy. Tylko czekajcie. Muszę trochę skrzynek zrobić. Kolejną rzecz właśnie chyba zrobię. Tam. Ile mi wyjdzie tych skrzynek? 9. 9 zdecydowanie mi tutaj wystarczy. Ja to po prostu przeniosę sobie piętro niżej. O ile będzie mi co potrzebne, to sobie wtedy też przeniosę. Dobra, tutaj obsydian nam leci. Mamy 16 obsydianów, praktycznie za darmo. Tak czy siak, lawa się nie czerpie. No może trochę. Trochę to czerpie, ale trudno. Tutaj mamy full. Tutaj nie. Też dużo ciągnie tej lawy. Trudno. Ona się będzie tak regenerowała, tak i tak. Ja przeniosę się tutaj. I teraz tak. Czekajcie, tutaj zrobiłem sobie źródło wody, ale to brzydko wygląda. Nie tak to miało być w sumie. Dobra, powiedzmy, że zrobimy to tutaj. Tylko wiecie, mam tutaj tego szkła więcej, to zrobię to z tego szkła. Ona nawet fajnie wygląda, te szkło. O, je... Wow, ona nawet się nie psuje? Tak jak tamte. Czekajcie, tu. I tu. Kurde, nie to co trzeba miałem wziąć. Beczki też mi będą potrzebne jako pierwsze, wiadro też. Co to wyrzucić? To mi nie będzie potrzebne, bo mi potrzebne teraz. Gdzie to wszystko jest? O, super. W sumie dobre. Powiedzmy, że niech będzie. Bo nie wiem, czy ta woda też mi nie będzie wylatywała, ale raczej nie powinna. O, mamy. Dobra, teraz się wydostańmy stąd. Gdzie jest moja beczka na tą wodę? A wiadro mam tutaj. Hop, top, terop. O, shit, nie tak. To mi tutaj nie zgi. Dobra. Teraz będziemy mieć tą wodę. Może tutaj sobie wejdę i to powiedzmy, że wykorzystam. No,
To powinna nam być ta woda. A teraz... Tutaj też powinno iść tak. Teraz tak. Będziemy to właściwie... Myślę, że tutaj od razu jeden... To nie to miało być, fakt, co ja żem skraftował. Nie to, co trzeba, ej. Nie to, co trzeba. Tak to już jest. Tak to już jest. Dobrze, jeszcze za... Mam jeszcze drzewa? Dobra, mieszał większość, ja to postawię tutaj. Te trzy, bo trzy mi zdecydowanie wystarczy. Teraz tak. Mam jeszcze te pipy, kurczę, te pipy mi się kończą, będę musiał niedługo... Niedługo jest skraftować. Dobra, tutaj woda już się leje. Teraz tak, tutaj będę musiał zrobić coś takiego, trawy, co nie? I ten, teraz mam, wiem, że gdzieś mam takie nasionko, które mi pozwoli dać, żeby tutaj mycelium się tworzyło, bo mycelium też się będzie potrzebne do tego. Jo, czekajcie, jeszcze tylko sprawdzę, jak tutaj się ma nasz obsydian, ile go wyprodukował. Wow, już jeden stack opsa, nice. Kurczę, ops za friko. Teraz idę poszukać tylko jednego nasionka i będziemy mieć mycelium. One były takie fioletowe. Fioletowe nasionko. Bo nic tutaj nie widzę. Są wszystkie inne nasiona, ale to... Czekaj, teraz wam pokażę. Mycelium, mycelium, bla bla. Takie coś... Natursi? Nie wiem, w każdym razie coś takiego fioletowego było. Jak zwykle, jak chcę coś pokazać, to tego nie mam. I to znowu urosło, nice. Kurczę. Nie wiem, gdzie to jest. Miałem takie dziwne, fioletowe nasionko. No i teraz w poszukiwaniu gdzie... nasionka, ej. Nie wiem, nie mogę znaleźć, a jak znajdę, to wam pokażę, bo w tym momencie nie mogę, no. Mówię, zawsze coś jest nie tak, zawsze coś brakuje. Zawsze coś brakuje. No ale dobra, będę musiał zrobić jeszcze więcej beczek, a jeszcze chcę wam pokazać jedną taką fajną ciekawostkę. Tylko do tego będzie mi potrzebny kobel. Do tego będzie potrzebny kobel, no i jeszcze raz muszę tutaj zejść na dół. A gdzie te nasionko jest? Ała! Gdzie to jest nasionko, kurczę? Teraz tak. Tu na razie nic się nie dzieje. Teraz jeszcze chciałem wam coś fajnego pokazać. A mianowicie tutaj, na tej wysokości od tych beczek z wodą, jak postawicie sobie kobyl, to on będzie się zamieniał w taki mos. Mos kobyl, czy jak to się nazywało? O, w to coś. Mos i cobblestone. To on będzie się w to zamieniało. Jeżeli postawicie to właśnie nad tymi tak beczkami. Dlatego też będę chciał ich zrobić tutaj więcej, abym miał tutaj mycelium. Bo wiem, że one będzie właśnie w taki sposób, jeżeli tutaj postawi się ziemię i potem... No.
O, dobra. Ja to może trochę utnę i ZW, ok? Bo muszę wszystko to ogarnąć. No, jestem tutaj z powrotem, mała chwilka. Jeszcze tylko trochę, zobaczcie, jaki jestem ślepy. Właśnie o to mi chodziło. Ancient Spores, coś takiego. Wezmę sobie może 3 sztuki. I w sumie to było na tyle. Szukałem, a zapomniałem, że to coś się dostaje z tego. Poprzez przesianie piasku. Właśnie o to mi chodziło. Dlatego też lecę szybko na dół, żeby wam to jeszcze pokazać. O, zobaczcie, mamy mycelium i one tutaj po chwili będzie nam się w sumie rozpowszechniać, bo mycelium będzie też nam potrzebne później do różnorodnych rzeczy. Kurczę, zapomniałem jeszcze wziąć więcej beczek, ale dobra, ja to zrobię już później. W sumie czekajcie, dobra, jeszcze zanim... Tak wideo długo trwało, także nic się nie stanie, jeżeli potrwa to jeszcze dłużej. Co nie? Dobra, mamy teraz, mi się wydaje, wystarczająco ilość tych beczek. Bo będę chciał ich zrobić nieco więcej. Niech ta woda sobie tutaj się robi. Bam. Teraz tylko tak. Chciałem powiedzieć, miałem ziemię, a nie mam ziemi. O, jeszcze grzybki na tym rosną. Super. Od razu grzyb będą. Zobaczcie, jak to się szybko rozpowszechnia. I tutaj, dzięki mycelium, mamy coś innego. Czekajcie, co to jest za ciecz? Okej, mamy ciecz. Witch water bucket. What the heck? What the heck? Będziemy mieć jakąś witch water bucket, tylko co się z tego robi? Nawet nie wiedziałem, że to zabarwia tą wodę, to trochę lipa. Będę w tym kierunku musiał zrobić normalną wodę, bo ja chcę zrobić jeszcze mossy cobblestone. Lol. Le-o-le. Tylko nie, 5 mi wystarczy. Nawet nie. Nawet nie, dobra, chyba mam ostatnie pipy. Nie tak miał być. Bo tutaj będę chciał zrobić właśnie ten mossy cobblestone, który w sumie zobaczycie już następnym razem. O, dobra. Bo tutaj jak... Nie wiem czemu, ale się coś nie chce tworzyć. Nie wiem się co... Nie wiem czemu, ale się nie chcę właśnie tworzyć. Może to jeszcze było, że tutaj? Czekajcie, muszę wypróbować właśnie, na jakiej wysokości to było, ale mi się wydaje, że to tutaj, jeżeli się tak zrobi, to ten mossy cobblestone właśnie będzie powstawał. A jeszcze jedną rzeczą jest taką, że będę chciał sobie zrobić mały elewator, tylko jeszcze nie wiem za bardzo, jak on działa. Trzeba będzie tu zrobić sobie z wełny, jak i enderperły, której oczywiście nie wzięłem. Boże. Szybko lecę po enderperłę. No i będę myślał, że tym zakończę po prostu to wideo. W sumie zrobiłem praktycznie podobne rzeczy, które już znacie, tylko nieco w większych ilościach. Teraz szybko enderperła. Jest enderperła. Idziemy do craftingu. Zobaczymy, mi wyjdzie elewator, bo tam było napisane, że z wełny się robiło. O. Dobra, niech to jest, tylko... Powiedzcie mi, jak to działa. Elewator, czyli winda. Tak, żebym nie musiał tutaj ciągle wychodzić, wchodzić. Czekajcie, tutaj... Nie wiem. Czekajcie, postawię go tutaj. Jak to działa? Powiedzcie mi, jak to działa. Elewator. Lol. Czemu to tak nie chce działać? Trzeba go jakoś skonfigurować? Lol. Niby to miała być winda. What the heck? Było napisane specjalnie elewator, to czyli jak to działa?
Może muszę dziurę tam zrobić jaką, nie wiem. Albo po prostu zrobić dwa. Dobra, to dowiemy się może w następnym odcinku, a w tym będę chyba kończył, bo i tak dużo się nagadałem, także hejo.